projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50 łamane przez 487 łamane przez 06 Rady Miasta Piekara Śląskich z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Projekt omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Miasta. W dniu dzisiejszym do Biura Rady Miasta wpłynęło pismo od mieszkańców. Pozwolę sobie tutaj już toczyć, zanim przejdziemy do dalszej części omawiania projektu uchwały. W imieniu mieszkańców bloku przy ulicy Szpitalnej wnosimy zastrzeżenia co do projektu uchwały z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 50 łamane przez 487 łamane przez 06 z dnia 23 lutego 2006 roku Rady Miasta Piekara Śląskich w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne. Zastrzeżenia nasze dotyczą ustęp 5 punkt E, który to punkt naszym zdaniem narusza zasadę równości obywateli wobec tego uniemożliwiając zakup mieszkania na jakichkolwiek warunkach, gdyby jeden z najemców nie wyrazi takiej woli. Podczas gdy dodany ustęp 1b w punkcie trzecim daje możliwość wykupu innym najemcom swoich mieszkań z 30% bonifikatą. Jest to dyskryminacja jednych wobec drugich. Zwracamy się o ponowne rozpatrzenie tego problemu. Podpisane jest przez 7 mieszkańców. Czy radni są otrzymali dodatkowe informacje do projektu uchwały? Proszę na radnym Grzegorz Łażewski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zaproszeni goście, wszyscy obecni. Chcę Państwa poinformować, że ta uchwała nie odpowiada duchowi temu, który jest w naszym kraju, duchowi prywatyzacji. Chcę Państwu przypomnieć, że wszyscy pamiętacie, że jestem prezesem Wodorowskiej Gminy Mieszkaniowej i zgodnie z ustawą, która została wprowadzona w życie 31 lipca tego roku, spółdzielnia uwłaszcza wszystkich lokatorów. Wartość tego uwłaszczenia za mieszkania 50-metrowe wybudowane w latach 71-76 wynosi 150 zł od osoby, od mieszkania. Za całe mieszkanie jest wartość 150 zł. Oczywiście koszty wpisu do księgi wieczystej, koszty aktu notarialnego to są dodatkowe sprawy. Natomiast uważam, że również tu powinniśmy iść w tym samym kierunku, mianowicie to, żeby zwiększyć gospodarność tymi mieszkaniami, żeby właśnie byli właściciele. To jest ta gwarancja, że ten budynek będzie dobrze zarządzany i że wszystko będzie dobrze utrzymane. Dlatego uważam, dawanie jakichkolwiek wyższych barier niż możliwości finansowe tych osób, a musimy pamiętać, że tam już większość to są emeryci i renciści, po prostu jest niecelowe i nie na miejscu. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni są otrzymali dodatkowe informacje do projektu uchwały? Proszę pana radnego. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Stąd akurat właśnie znalazł się protest osób z ulicy Solińskiego. Chcę przypomnieć, że są to budynki dawnego monumentu. Ludzie ci płacili kaucję przy otrzymywaniu swoich mieszkań. No, zakład pracy upadł, nie było następcy prawnego, budynki zostały przejęte przez gminę. Kaucja została na stałe utracona już pewną przepisów. No i akurat te chcę, że te budynki dotyczą tego artykułu, który mówi o tym, że wszyscy muszą wykupić mieszkania. To wtedy bonifikata będzie wynosiła 90%. Natomiast inni mają możliwość wykupić te mieszkania za procent 30, gdyby nie wszyscy zgodzili się na wykup mieszkań. To jest właśnie to decydujące, w czym ludzie, o czym właśnie piszą ludzie w tym.
przedmiotu. To jest ten argument, który no, twierdzą, że nierówno traktuje się w Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Radnych Biegowskiej Prawicy wnioskuję o wykreślenie z projektu uchwały w punkcie 5 podpunktu E, zaczynającego się od słów lokalnych mieszkań, znajdujących się w i tak dalej. To jest ta kwestia, o której tutaj było wcześniej mówione, także wnioskuję o wykreślenie tego punktu w punkcie 5 podpunktu E. W paragrafie pierwszym. Lokale szkoły znajdujące się w budynkach stanowiących obszar gminy Piekary Śląskie, stanowiących gminy ze względu na wielkość lokalowej, podlegające zbycie na rzecz najemcy, a służące zaspokojeniu mieszkaniowych potrzeb członków wspólnoty samorządowej, którzy są przyjęte wedle uchwały. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, kiedy z wnioskami o sprzedaż lokali mieszkalnych wznoszą się najemcy wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku i wszystkie mieszkania zostaną sprzedane jednocześnie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli można, odniosę się po kolei do głosów Państwa Radnych, którzy zabierali głos poprzednio. Pan Radny Dołażewski stwierdził, że spółdzielnie sprzedaje mieszkania ma zasadę określonych. Chciałem przyjąć do zasady określone w ustawie i te zasady nie mają się nijak do naszych zasobów gminnych. To jest polityka i my tutaj na pewno prosił, żeby ewentualnie to może stworzyć wrażenie, że powinniśmy takie same zasady tworzyć. To nie ma się nijak do zasobów gminnych. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, tak jak pan radny zauważył, te mieszkania stanowią w tej chwili zasób gminy. I niezależnie od historii, jak to przebiegało dawniej, zasób gminy powinien traktować się na dole przepisy. Nie możemy stosować różnych, że tak powiem, podejść do jednego zasobu gminy. I teraz odnosząc się do głosu pana, do wniosku pana radnego Wiskanina, gmina, szanowny panie radny, ma obowiązek, to jest ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o samorządzie gminy, ma obowiązek zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W związku z tym podejmuje takie uchwały, między innymi na Bożu Transkieruje wcześniej na przykład podejmują uchwały, które to wyłączają część zasobu jako zasób potrzebny do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Także ten zapis jest jak najbardziej zgodny z prawem i jak najbardziej zgodny z zasadami. Ja proszę Państwa, w tej uchwale, w moim najlepszym przekonaniu, wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców. Otóż mówimy tak, jeżeli jesteście Państwo chętni do wykupienia lokali mieszkalnych, w którym zamieszkujecie i tą chęć wyrażą wszyscy mieszkańcy budynku, to proponujemy Państwu 90% bonifikata. To jest ogromna bonifikata. Jest to bonifikata, która powoduje, że mieszkanie za swoje mieszkanie płaci 10% wartości tylko. Chciałbym przypomnieć, że gmina Chorzów podjęła uchwałę, gdzie wyłączyła zasób lokalowy pewien i powiedzieli tam stwierdzili w następujący sposób. Jeżeli ktoś chce kupić mieszkania, które są w zasadzie niezbywalne, płacą 100%. Tu jeżeli chodzi o szczegóły, tych kwestii, bo pani naczelni miała większą wiedzę. Natomiast tak jak powiedziałem, że jest taka sytuacja, że ten trend, że tak powiem, idzie w tym kierunku. Owszem, wychodzimy na części mieszkańcom, mówimy, dajemy 90% bonifikatę w sytuacji, kiedy cały lokal mieszkalny w budynku, znaczy wszyscy najemcy wyrażą chęć kupienia tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pana radnego Dołażewski. Proszę Państwa, Pani
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o zasoby po byłych państwowych zakładach, były dwie formy wywłaszczenia. Jedną formą było przekazanie na rzecz spółdzielni, jedną formą było przekazanie na rzecz gminy. I zgodnie z tą ustawą, Panie Prezydencie, zasoby państwowe przekażane na rzecz spółdzielni w takiej samej formie są uwłaszczane przez dotychczasowych mieszkańców. To znaczy się, te osoby, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli zakład przekazał je na rzecz spółdzielni, płacą, teraz powiem, kwotę 64 zł za mieszkanie 50-metrowe, Panie Prezydencie. Proszę się z tym zapoznać i taka możliwość tutaj też była, tylko że staranie Urzędu Miasta te zasoby przeszły na rzecz nie piekarskiej spółdzielni mieszkaniowej, bo na takich warunkach byłyby przekazane dzisiaj, tylko przeszły na gminę. I w związku z tym uważam, że na jednym osiedlu, bo mamy tam zasoby spółdzielcze, powinny obowiązywać te same zasady, bo to są ci sami mieszkańcy Biega Śląskich. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Radny Kołodziejski, niech Pan nie robi zamieszania tutaj, bo Pan mówi o spółdzielczości, o przepisach dotyczących spółdzielni, a my mówimy o zasobach komunalnych, gminy, które są regulowane zupełnie innymi przepisami. Także proszę być tutaj konsekwentny i rozróżniać przepisy prawa, które obligują w tym zakresie. I bardzo dobrze, że Pan zwraca uwagę, to Pan w końcu innego mówi. Szanowni Państwo, w bieżącym roku, nie tak dawno, mieliśmy kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, gdzie między innymi przedmiotem była gospodarka zasobami mieszkaniowymi. I w sposób ewidentny jest wykazane w tym protokole kontrolnym, że gmina powinna dbać o swoje zasoby, czyli gwarantować pewną pulę mieszkań dla tych osób, które są najbardziej potrzebujące. Stąd też jest taka koncepcja, że my musimy pewien zasób sobie zagwarantować. Natomiast racjonalna gospodarka zasobem mieszkaniowym, Pan też doskonale to wie, jest wówczas w danym budynku wprowadzona, kiedy jest jednomyślność co do zasad remontowania zarządzania tym obiektem. Stąd też jest taki gest tutaj ze strony samorządu proponowany, żeby Państwo jedynie za 10% mogli te mieszkania wykupić. Ale w takich sytuacjach, kiedy cały budynek będzie zadysponowane osobom fizycznym. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, które to jest możliwe, Szanowni Państwo, Wy zakładacie dzisiaj, że jest coś złego już w tej uchwale. Ta uchwała niech pożyje, niech będzie obowiązywała w życiu. Zobaczycie Państwo, jakie będą ze strony mieszkańców oczekiwania, jak to będzie realizowane. Musimy zadbać przede wszystkim o majątek gminny, zagwarantować pewną bazę, wobec której też mamy potrzeby finansowania tych zasobów. I to jest optymalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kolejny krok w kierunku umożliwienia mieszkańcom wykupywania swoich zasobów z tych mieszkań, które są własnością gminy dzisiaj. Dziękuję Panu Burmistrzowi Państwo, oczywiście zgadzamy się z tym, że gmina musi zapewnić pewną pulę mieszkań dla tych mieszkańców, którym to jest potrzebne. Natomiast jest też jeszcze drugi kierunek, można postawić na budowę nowych mieszkań w tym momencie. Wiemy, że to początka zasobowych inwestycji. Natomiast możemy zapominać o tym, że taka możliwość też istnieje. Nie tylko takie wyblokowanie w ten sposób zasobów, które już istnieją. Dziękuję. Dziękuję Pani Radna. Z jakich środków? Jaki budżet to będzie? Czy jego budżet nie tak? Proszę wstawić źródła sfinansowania. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, zebrani gości. Ja chciałam zapytać, ponieważ jestem drugą kadencję radną, w którym roku te mieszkania zostały przekazane miastu i dlaczego wtedy miasto wzięło te mieszkania, a nie oddało spółdzielni? Bo gdyby te mieszkania wtedy były dane spółdzielni, w tej chwili mieszkańcy Sobińskiego nie mieliby problemu, bo wykupiliby je za taką
taką kwotę, jak mówił pan radny Gowarzyski. I za mojej kadencji na pewno nie. Bardzo proszę o odpowiedź, jeżeli ktoś mi mógł odpowiedzieć na to pytanie. Nie byłoby dzisiaj problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Szczęsny. Szanowni zebrani, wystąpienia poprzedników trochę zaciemniły mi obraz. Dlatego chciałem prosić o takie jednoznaczne wyjaśnienie skutków dla mieszkańców, lokatorów i dla zarządzającego. Debatując nad tą uchwałą, jednoznacznie zrozumiałem, że forma mieszana jest dopuszczalna, że w budynkach, które są zasobami gminnymi, mogą istnieć mieszkania prywatne, wykupione mieszkania i mieszkania typu lokatorskiego. Tu pytam, czy taka forma jest skutkuje jakimś dodatkowym kłopotem dla organu zarządzającego. To, co my proponujemy w tej chwili, to wiadomo, że na kanwie ustawy, którą przytoczył pan radny Gowarzewski, jest powszechna chęć uwłaszczenia i przejęcia tych mieszkań, w których ludzie od 20 lat mieszkali. Trochę zamieszało mi wystąpienie poprzedniczki, bo my tworzymy prawo, prawo lokalne w tej chwili, które będzie powodowało zbywanie tych lokali na rzecz poszczególnych mieszkańców. I jeżeli to prawo ma mieć takie krute podwaliny, że w pewnym momencie zasób nie został przekazany spółdzielni, a został przekazany gminie i z tego powodu ktoś może taniej kupić, a ktoś drożej, to zaczynam mieć wątpliwości. Bo wydaje mi się, że prawo powinno jednoznacznie określać i pozwalać wszystkim na dogodnych warunkach uzyskiwać zajmowanie lokalu, który przez ileś lat się zajmowało. Konkludując czy wyjaśniając, wydaje mi się, że zasady powinny być jednoznaczne, niezależne od tego, czy podlega się prawom spółdzielni mieszkaniowej, czy mieszka się w zasobach gminnych, bo to jest ta własność, którą tyle lat się użytkowało i które nowe uregulowania prawne pozwalają nabyć po preferencyjnych cenach. Zdaję sobie sprawę i tu również muszę powiedzieć, że poszkodowane są osoby, które wcześniej nabywały, bo kupowały po dużo droższych cenach. Tak było zarówno w spółdzielniach mieszkaniowych, tak było w zasobach gminnych i myślę, przemyślmy sobie temat, żeby nie zrobić czegoś podobnego, bo tak rozumiem, proszę wyprowadzić mnie, jeżeli błędnie rozumiem. Jeżeli ktoś zdecyduje się w tej chwili indywidualnie na wykup mieszkania, dostanie 50% bonifikaty, czyli zapłaci więcej. Jeżeli po roku okaże się, że pozostałe osoby kupują wspólnie, kupią taniej. Jeżeli nie przeszkadza to w zarządzaniu, to myślę, że powinniśmy iść nie mamy. Ponadto mamy inne potrzeby finansowe i są kolosalne, sięgające kilkunastu, wzrost kilkudziesięciu milionów złotych, jeżeli chodzi o remonty, chociażby zasobów na starym osiedlu Wieczorka. Więc mówienie teraz, że gminę stać na budowanie nowych mieszkań jest niepoważne w stosunku do wszystkich tutaj obecnych. W kwestii, które pan radny podnosił, oczywiście, że pan jest w błędzie, panie radny. Istniemy w obecnym stanie prawnym w roku 2008. W 2008 i jeżeli pan potrzebuje dodatkowych wyjaśnień co do zasad gospodarowania zasobami, to myślę, że pan dyrektor Maciej Trela dokładnie wam wszystko wyjaśni. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowni Państwo.
Ja byłem dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej od 1991 roku, od 1 lipca 1991, jak dzisiaj z Rajku, co wszyscy wiedzą, i do 1998 roku. W tym czasie Piekarska Firma Mieszkaniowa nie chciała przejmować mieszkań zakładów pracy. Ja przejąłem zakładów pracy budynki na Kozowej Górze Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ja przejąłem budynki na Dąbrówce, tu też Przedsiębiorstwa Państwowego. Ja przejąłem wszystkie te na Szpitalnej Pomonkowecie. Także proszę Państwa, to, że wtedy była taka sytuacja, a nie inna, to, że spółdzielnia tego nie chciała, to nie upoważnia nas w dniu dzisiejszym do podjęcia uchwały dyskryminujących tych ludzi. Ja dlatego na to zwracam uwagę, że te rzeczy są unormowane ustawowo. Sejm tego kraju w bieżącym roku unormował taką możliwość przeniesienia właśnie własności na własność prywatną. I ja myślę, że jako Rada tego miasta jesteśmy w stanie i zdolni zrobić to, o czym proponowałem, żeby na tych samych zasadach, które obowiązują dokładnie naszym obywateli, jedynie różnicą zarządu nie może być różnica w cenie. I bym prosił, żebyśmy jednak nad tą uchwałą się pochylili i uzupełnili, że taka możliwość dla tych wszystkich zasobów, które gmina przejęła bez grosza, za darmo, proszę Państwa, była możliwość, że ci najemcy będą mieli szansę otrzymać to na własność. Również chcę poinformować, że ostatni budowniczym w Piekarach Śląskich, który oddał mieszkania komunalne, byłem ja, Grzegorz Towarzewski. Możecie Państwo zobaczyć, stoją na mi góry, to wszystko od początku do końca jest moje. To, że zrealizowałem i skończyłem budynki rozpoczęte w PRL-u, to też jest moje działanie, Panie Prezydencie. I tutaj ja informuję, że zawsze mieliśmy środki na to, żeby móc budować budynki komunalne. Bo to jest powołana do tego gmina, że osobom, których nie stać na kupno mieszkania, gmina zapewnia jako to zbiorowisko, to mieszkanie. I proszę, wtedy gminy nie ma nic nie robią. No to jasne, to najlepiej, tylko trzeba być konkretny i powiedzieć ludziom, w tym zakresie nie będę nic robił, w tym zakresie nie będę nic robił, w tym zakresie nie będę nic robił. I sprawa zamknięta. Dziękuję. Proszę bardzo, Urząd o zabranie głosu. Ja myślę, że w kwestii przepisów ustawowych Pani Naczelnik Mankowska ma coś tego powiedzieć. W trakcie ciągu nie ma takiego prawa, Panie Radny, o którym Pan mówi. Rzeczywiście, tak, gratuluję, dużo Pan wybudował. To jest ostatni budynek, który został wybudowany 10 lat temu. To nie ma się czym chwalić. Gdybyśmy tak mogli w tym duchu dyskutować, to ja bym Panu wymienił mnóstwo tematów, które były zaniechane wówczas, kiedy Pan był w zarządzie miasta. Ale to nie na tym polega. Nie wszystkich zasobów poza tym gminnych, spółdzielczych czy zakładowych Pan dominował, żeby je przejąć. Pan sobie przypomni sprawę lokatorów Orła Białego, gdzie Pan wprowadzał opinię publiczną w ogóle płot w ubiegłym roku podczas kampanii wyborczej. Więc niech Pan się trochę zreflektuje i uderzy w swoją pierś. Panie Prezesie, to ja mam odpowiedź. Panie Przewodniczący, przepraszam na temat, bo to jest głos dyskusji, który zmierza, moim zdaniem, opinii Pana Towarzyskiego do zaciemnienia obrazu sytuacji. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę o głosowanie wniosek o wpisanie w punkcie 5 ust. 5 podpunkt D. O wykreślenie podpunktu E. Kto jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw?
jest to tam, że wniosek został przyjęty, 10 głosów za, 6 przeciw, 6 wstrzymujących. Wnoszę pod głosowanie projektu uchwały wraz z przyjętym wnioskiem. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki w górę. Głosów za, 1 przeciw, 10 wstrzymujących.